Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Moebius Empire Rising. Jesteśmy w rozdziale drugim, koło się obraca i wylądujemy tym razem w Kairze. To jest w sumie dość fajne w tej grze nawet, że jakby mamy tutaj dosyć sporą rozpiętość lokacji i mimo, że zazwyczaj te rozdziały są dosyć krótkie, i jakby niezbyt skomplikowane, to jednak mamy okazję zobaczyć jakby, nie wiem, kawałek świata, jakieś różne części w ogóle globu, więc to jest w sumie całkiem fajne, to mi się podoba w tej grze. No dobra, no to zaczynamy. Malakai w Kairze, zepsuł mu się samochód. I w dodatku nie ma łączności. Cudownie. Kolejna analiza. Jakiś blondas idzie z dużym plecakiem. Wojskowy lub były wojskowy, Amerykanin czy Brytyjczyk? A tak. Drogi samochód, dobre ubranie, kradzież samochodu. Napad, gwałt. Prawdopodobieństwo. Ciekawe, na podstawie czego on oblicza to prawdopodobieństwo. Need some help? No. I've already called someone. I fixed engines in the military. Jeeps and tanks mostly, but, you know, I know my way around. Tak, Malakai się dorobił broni. Just trying to help. I think I can fix this. Or I can keep walking. I'll pay you if you fix it. Otherwise, I'll be standing here all night. No problem. I'm David Walker, by the way. Started. Nie dotykamy się. No touching. Trochę to trwa. I think that should do it. Try starting her up. Ukryć portfel. Here we go. I have to go straight to the airport, so. Ta. Był na tyle miły, że nie wziął nawet pieniędzy. Okej. No i jesteśmy w hotelu. I should take a look at my dossier on the canopic chest and review my notes. Tak, mamy klienta od skrzyni kanopskiej. Oczekujemy informacji na ten temat skrzyni kanopskiej o 7 rano czasu Greenwich. Potwierdzenie autentyczności skrzyni oraz jej dokumentacji jest warunkiem koniecznym do zatwierdzenia bankowego transferu środków na konto pana Masriego. Tak, to jest pan, od którego jakby ktoś chce kupić skrzynię i musimy potwierdzić, że ona jest autentyczna lub nie. No.
Także zamiast teraz postaci, to mamy właśnie samą skrzynię. Mamy opis. Świetnie zachowana skrzynia kanopska, odkryta podczas niedawnych wykopalisk prowadzonych przez dr Samuela Lessinga, przypisana Horemhebowi, jednemu z generałów Tutenchamona. Horemheb był również faraonem. Zadanie: sprawdzić autentyczność skrzyni oraz jej dokumentacji. Pan Yusef Masri, skarby Masriego, 20... Aha, to po prostu adres. Kair, Egipt, no wiadomo. Okej, co tu mamy ciekawego? Samuel Lessing. O, niemiecki archeolog, jest znany z pracy na temat faraona Tutenchamona. Może ja tego wszystkiego nie będę czytać, jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie sobie poczytać. O, tu jeszcze na temat Livii Druzylli mamy, dotyczące wcześniejszego naszego zlecenia. Horemheb. Ostatni faraon XVIII dynastii. Urodził się jako człowiek z ludu, ale przez całe życie piął się po szczeblach kariery wojskowej i politycznej. No, to jest ciekawa postać. No i skrzynia kanopska. Używane przez starożytnych Egipcjan służyły do przechowywania kanop, czyli urny zawierających organy wyjęte zmarłemu w trakcie procesu mumifikacji. To jest bardzo ciekawe. Właśnie Egipcjanie wkładali wszystkie organy zmarłego do właśnie takich małych jakby słoiczków, to mi się trochę ze słoikami kojarzyło. I te jakby słoiki miały po prostu były na górze przykryte głową jednego z bogów chyba, z tego co pamiętam. No, pierwsze skrzynie były proste i drewniane, ale z czasem stały się bardzo kunsztowne, zwłaszcza te tworzone dla faraonów. No, dlatego właśnie jest dosyć cenna taka skrzynia. No. Okej, i co? Co jeszcze? Co jeszcze się nam tu pojawiło? Przecież tu nic nie ma. Halo. Dobra, punkty dostaliśmy, super, jesteśmy w drugim rozdziale. Wylądowaliśmy w hotelu. No i co? Rozejrzyjmy się tutaj. Mr. Masri recommended this hotel, said it was pleasant and right next to his shop. In point of fact, it's a pit. Tak. On the other hand, at least I can get a look at his shop before our meeting tomorrow. Mhm. Wylądowaliśmy tutaj właściwie późnym wieczorem, więc sklep jest już zamknięty od Masriego. Ale będziemy mogli właśnie rozejrzeć się po okolicy i zobaczyć, na ile to wszystko jest bezpieczne. No jak widać po samym hotelu, no to nie wygląda to zbyt dobrze. I could use some sleep, but I should look around the neighborhood and try to learn something about Masri before our meeting tomorrow. Tak, i tutaj w tym rozdziale też istnieje pewne ryzyko, ponieważ chyba nie wspominałam o tym na samym początku, jak zaczynałam Let's Play z Moebiusa, że można w tej grze zginąć. W różny sposób, z różnych ów. No i w drugim rozdziale ta możliwość zginięć, jakby sprawienia, że Malakai umrze, istnieje. Są chyba dwa momenty, w których można zginąć, albo jeden. Jeden chyba. Dobra, nieważne. W każdym razie istnieje taka możliwość i później w każdym chyba rozdziale, gdzie oczywiście później jakby... Istnieje tutaj autozapis, więc jeżeli umrzemy, to możemy sobie po prostu wczytać jakby sprzed danej akcji, która doprowadziła do tego, że Malakai umrze. No i spróbować oczywiście jeszcze raz, albo można na bieżąco robić zapisy stanów gry i po prostu wczytać sobie swój własny. No, także... także taka możliwość też istnieje, nie? Dobra, my carry-on bag. Here's a general rule: nothing valuable ever comes in wicker. That's a closet.
Jej, nic tu nie ma oprócz drucianego wieszaka. I don't have a reason to carry around a wire hanger at the moment. No właśnie, ale nie pamiętam, czy on był w końcu do czegoś potrzebny, czy nie. Szczerze mówiąc, zobaczymy z czasem. Dobra, mam łóżko, jakieś dzieło sztuki. It's a stock photograph blown up and printed at a local print shop and badly framed. Tak, Malakaj oczywiście się zna, no dobry guzik. Okej, zobacz jeszcze tej poduszki. The hotel has thoughtfully provided four pillows, in case I want to smother myself in the middle of the night. Dlaczego tak dramatycznie do tego podchodzisz? Ja nie wiem. Dobra. No to, nie wiem, otwórzmy walizkę. No, otwieraj. Pistolet. I bought this gun in Cairo when I first landed. It seemed advisable after the fiasco in Spain. Tak, to jest... I wish I were more comfortable using it. I suppose I'll have to take lessons the next time I'm home. How thrilling. No właśnie. Tak jakby Malakaj nie do końca potrafi strzelać z pistoletu, ale uznał pistolet za najlepszą formę ochrony z tych zaproponowanych przez Gretchen, także nie miał ochoty na towarzystwo ochroniarza, ale właśnie wziął ze sobą pistolet. Dobra, zabierzmy go ze sobą. If I'm going out on the streets, I suppose I should take this with me. Tak, zabierzmy go ze sobą. On w teorii nam się przyda. Także zobaczycie sami. Dobra, to wychodzimy. Okej, okay, teraz mamy ulice Kairu. One są takie, mam wrażenie, trochę rozmyte. To znaczy tekstury są takie, no widać, że nie super jakoś dopracowane. I wszystko wygląda dosyć płasko względem poruszającego się tutaj na przykład Malakaja albo innych postaci, no ale takie życie. Możemy sobie pooglądać. O, jesteśmy w ogóle, mieszkamy w hotelu Siedem Cudów. The Seven Wonders Hotel. The first wonder is that anyone stays here. Okej. Okay. Jest to też lokacja, która się jakby przesuwa. To znaczy, jeżeli... To nie jest jakby cała lokacja, którą widzimy tutaj, tylko jeżeli przejdziemy na przykład w tę stronę, albo, no, albo na prawo, albo na lewo, to ona nam się przesunie i pokaże więcej jakby rzeczy do zwiedzania. Także ja na początku pamiętam, że się trochę tu pogubiłam, bo wydawało mi się, że to jest wszystko i nie ma stąd wyjścia żadnego. Nie ma żadnego przejścia do innej lokacji, ale potem zaczęłam właśnie chodzić i zauważyłam, że się ta lokacja przesuwa, także to jest trochę takie mylące też. A public trash can. Pogrzebmy w śmieciach. There's nothing I need in that trash can. A skąd wiesz? Nawet tam nie zajrzałeś. I wonder how long that car has been sitting there. Since the Nixon administration, perhaps. Tak, tam jest miasto. Magnificent Cairo. What a fascinating city. Of course, the best parts of it are over there, and I'm over here. Tak, bo ty jesteś naprzeciwko sklepu Masriego. Tu jest, z tego co pamiętam. Dobra, zobaczmy jeszcze. Tak, tutaj jest jeszcze taki olej silnikowy, ale na razie go nie zabierzemy, bo pójdziemy w tę stronę. That's Mr. Masri's shop. Not exactly high end. I need to learn more about Masri before our meeting tomorrow, so I can anticipate how much trouble is going to be. Cairo Youth Hostel. Thankfully, I've never had to stay in one of these. Tak, tutaj jest hostel. Tu możemy w sumie wejść i możemy zaraz sobie tam sprawdzić, ale tu jeszcze się możemy rozejrzeć. That door looks like it's been through a nuclear war. I don't know what's in that building, but I'm fairly certain I don't need to go in there. To po co masz taką opcję?
O, mamy akwedukt. A Roman aqueduct. It connects to the Nile River and was quite the achievement in its time. It's no longer in use, but it's impressive that it's still standing. Still standing. An open air garbage pit. How convenient. It's such a waste of energy to have to lift a lid. Tak. Nie wiem, czy on tu podejdzie w sumie bliżej. Chyba nie. O, dobra, tę stronę. No tutaj widać tak na środku ulicy po prostu ktoś zrobił sobie dół ze śmieciami. Po prostu przegenialnie. Dobra, nie ma co tu więcej chyba oglądać. Tak mi się wydaje. Możemy sobie wejść do hostelu. Greetings, sir. Would you like a room? No. I just thought I'd look around. I'm sorry, but you can't enter unless you're staying here. I need to see a registration card. Mamy tutaj recepcjonistkę. Co ciekawe, tłumacze tym razem postanowili pominąć napis exit i nie przetłumaczyć go na wyjście. Więc mamy tutaj po angielsku. Nie wiem dlaczego. Chyba po prostu jakieś przeoczenie, bo tak to cała gra jest jakby dokładnie spolszczona, ale w tym miejscu akurat nie. To jest śmieszne. Tu chyba nic innego oprócz rozmowy z nią nie możemy zrobić, tak mi się wydaje. She's young and formidable. Groźna. Ciekawe, czy co by było, jakbym jej pokazała pistolet. A nie, nie da się. What do you need to see to let me in? A hostel registration card or a credit card to get a room. Tak, no Malakai nie chce wynająć pokoju, zresztą po co mu tak naprawdę, więc w sumie nic więcej tu nie zrobimy. Przynajmniej póki co. No dobra, to teraz musimy po prostu przejść na drugą stronę, bo z tamtej strony nie możemy obejść. Musimy to jakby zrobić z lewej. Przy okazji zobaczymy sobie ten olej silnikowy. It's a container of motor oil. I don't have a need for motor oil at the moment. Tak, w tej chwili nie jest nam potrzebne, ale później będzie nam potrzebne. Jakiś budynek. Looks like a private residence. I don't need to go in there. Oczywiście, że nie. Tam są kubły na śmieci, które nie ma sensu przeszukiwać. Wooden crates, impromptu seating, a lorry accident. Zabierz. That crate can stay where it is. Dlaczego? Tu mamy jakiś tajny zaułek. A, nie chciałam tu wchodzić. No to nam się później przyda i w sumie chciałabym wam pokazać jedną rzecz, ponieważ jak ja grałam po raz pierwszy, to nie zrobiłam tego w ten sposób. Tylko jakby rozwiązałam zagadkę zanim w ogóle się dowiedziałam, że trzeba ją rozwiązać. W taki dosyć, no, jakby wyprzedziłam sobie fakty trochę i chciałabym tego uniknąć i pokazać wam i zresztą sobie też, jak, nie wiem, twórcy to może zaplanowali, jak to powinno być po kolei. Lady of the Dunes. That's a bit ambitious. Tutaj mamy bar, który nazywa się Pani Wydm. Bardzo interesujące. It's just a wooden cart. There's nothing I need to haul at the moment. Dobra, czy coś tu jeszcze jest interesującego? Chyba nie. A public trash can. There's nothing I need in that trash can. Okej, nie wiem, czy da się tu dalej gdzieś przejść. Chyba nie. Dobra, wchodzimy do baru. Okej, i tu mamy kilka rzeczy. Przede wszystkim możemy sobie porozmawiać z Amonem. The bartender looks like a decent sort. Given his age and bearing, he's probably the owner. Więc pogadajmy. Good evening. Welcome to the Lady of the Dunes, sir. What can I do for you?
Dobra, pogadajmy może o barze. Is this your establishment? Yes, sir. For many years. You must know the neighborhood well, then. Yes, sir. Tak, więc kim jest Masri? Do you know Mr. Yusuf Masri? He owns a shop down the street. I know him. What can you tell me about him? Nothing. It's better to stay clear of offending that man. But talk to those two over there in the corner. Hasim knows him well. Widzi, się go boją. Thanks for the tip. Yes, sir. Się go boją i trzeba tutaj jakoś się dowiedzieć coś więcej. Dobra. Let's just say that table suits this bar and leave it at that. It's probably comfortable enough after a few drinks. Tak. To pewnie każde siedzenie się robi wygodne. That little air vent must be overworked trying to cool this entire place. I don't see any way to alter the air vent from in here. Tak, zmiana tego będzie miała dla nas znaczenie później, właśnie. Those two look like locals. Perhaps they know something about Masri. Mhm. Jeszcze jakieś plakaty. The posters are almost as bad as the wallpaper. I tarcza. Która też stanie się dla nas istotna. It's a well-used dartboard. It's a little chilly standing right here. Tak, tutaj można sobie porzucać rzutkami. Tak, i widzicie, mimo że wycelowałam w środek, to trafiłam gdzieś poza tarczę w ogóle. Właśnie dlatego, że tutaj jest problem. Czy ja mogę wyjść z tego? Goddammit. Why is my aim off? There's something I'm not accounting for. Tak, właśnie przez to, przez tą całą klimatyzację tutaj, te rzutki jakby po prostu zwiuwa. I nie ma szans, żeby trafić w sam środek i w ogóle wygrać. Ale to jeszcze się stanie dla nas istotne. Fajkę wodną jeszcze sobie możemy obejrzeć. Hookers are used to smoke flavored tobacco. The smoke is filtered through water before it's inhaled, so there's no nicotine or tar. God knows what tobacco mix is in that hookah. It even is tobacco. I'll refrain. Tak, biorąc pod uwagę, że bierzesz leki i w ogóle, to lepiej nie. O, jeszcze butelki mogę obejrzeć. I need to be sharp for my meeting in the morning. Okej, coś jeszcze tutaj jest interesującego? Chyba nie. No dobra, no w takim razie przeanalizujmy tych dwóch panów. Tak, wyglądają dosyć groźnie, jak takie typowe, nie wiem, zbiry jakieś. No, więc zobaczmy. Czujny... Najgorsze jest teraz, że jakby właśnie dwoje ludzi naraz analizujemy, więc wszystkie fakty muszą się zgadzać. Jeżeli się coś nie zgodzi, no to poszukiwania jednego faktu wśród siedmiu jest trochę ciężkie. No ale... jakoś damy radę, nie? Czujny, zawzięty wyraz twarzy. Były więzień, zawsze spodziewa się kłopotów. Nie lubi obcokrajowców. Przegapił powtórkę M jak miłość. Tak, założę się, że tutaj poszalał tłumacz nasz polski, bo nie sądzę jakoś, żeby w Amerykanie również mieli coś takiego jak M jak miłość. Pewnie była tu coś, jakaś inna alternatywa, ale to jest ciekawe. Myślę, że to. Znaczy, tak mi się wydaje, że to było. Przesadnie muskularna budowa ciała, ciężko pracuje, podnosi ciężary, aby być twardym, bierze udział w mistrzostwach strongmanów. Wydaje mi się, że to. Szorst, dłonie, blizny na kłykciach, samo okaleczanie się, często wdaje się w bójki, blizny z dzieciństwa po wypadku podczas gry w zbijaka. No, cóż, może i w jakimś tam stopniu jest to prawdopodobne. Ale wydaje mi się, że raczej to. Dobra, teraz drugiego pana.
ostre, kalkulujące spojrzenie. Nosi gadzie soczewki kontaktowe. Inteligentny i bystry. Jest księgowym. No, raczej to, myślę. Ciągle się uśmiecha i porusza ustami. Ma fiksację oralną. Okej. Okay. Tik nerwowy. Jest kłamcą i oszustem. Myślę, że to. Nosi ładną marynarkę w spelunie. Jest faszjonistą. Boże, jakie spolszczenie słowa. Masakra. Uważa się za kogoś ważnego. Przyszedł tu prosto z pracy w biurze. Raczej uważa się za kogoś ważnego. Nie sądzę, żeby pracował w biurze. Krzykliwa biżuteria. Chciwy, lubi obnosić się ze swoimi pieniędzmi. To jego amulet na szczęście. Ma kwiecisty, bogaty styl. Wydaje mi się, że to... Ach, właśnie nie pamiętam. Albo to, albo to. Ale może to. Zobaczymy. Tak, trafiłam. Hasim i Sa nie są godni zaufania. Motywują ich wyłącznie pieniądze. Sa to mięśniak, prawdopodobnie były więzień. Hasim to mózg zespołu, zawsze szuka sposobu na zarobek. O, także są ogólnie raczej niebezpieczni. No ale dobra, spróbujmy z nimi porozmawiać. Those two look like locals. Perhaps they know something about my... Dobra. Evening, gentlemen. My name is Rector. Mind if I join you? Yeah, sure. Sit down. I'm Hasim. This is Sa. What do you need? Okay, dobra. To pogadajmy o tym Masrim. Do you know Mr. Yusuf Masri? He owns a shop down the street. Yeah, I know Mr. Masri. I know him very well. I know a lot of people. Oh? What can you tell me about Masri? The thing is, I don't know you. Mm. Know what I mean? You know what they say about talking to strangers. No właśnie, niestety nic nam nie powiedzą, bo się nie znamy. Are you from around here? Oh yeah, I know Cairo real good. You looking for a tour guide maybe? I can show you whatever you like. Good places to get laid, know what I mean? Mr. Boy? That's not what I'm after. But thanks for the lesson in class. What? Oh yeah, super. No problem. Bardzo, bardzo miłe, że chciał was oprócić. No i kwestia rzutek. Do you play darts? Only a little. Pay me, you win, I pay you. What do you say? Tak, on jest dosyć pewny siebie. Właśnie przez ten trik, coś z czego na razie właśnie nie poprawiliśmy na naszą korzyść. Możemy właśnie z nim zagrać. Aczkolwiek no, nic nam to nie da za bardzo, no ale możemy. I'll play. Good, very good. Yala. On jest dosyć pewny siebie właśnie ze względu na to, że zna tu ten trik, nie? Mogę spróbować. Tak. O. Ciekawe, czy to mi coś da w ogóle. No niby jestem blisko środka, ale to nie jest jeszcze tak do końca. Tak, no i on trafia w sam środek. That's it! I win! Yes, you did. Here. I'll be here any time you want to play again. Why is my aim off? There's something I'm not accounting tak, for. Tak, coś nam tu umyka. Właśnie związana sprawa jest z tym klimatyzatorem. Natomiast my się dobierzemy do niego od jakby tyłka strony, tak naprawdę, czyli od tego zaułka właśnie. I spróbujemy zrobić tak, żeby go chyba wyłączyć na tyle, żeby właśnie móc trafiać w sam środek i żeby go pokonać. A robimy to po to, żeby właśnie się dowiedzieć nieco więcej o Masrim, bo on nie chce nam niczego powiedzieć, także na to jest taki myk. Dobra, ale tym zajmiemy się jakby w kolejnym odcinku. Na razie tutaj zakończymy i usłyszymy się
następnym razem. Także swoją drogą te tapety tutaj w barze wyglądają jak jakiś starty dywan po prostu powieszony na ścianach. Masakra. No nic. W każdym razie następnym razem spróbujemy pokonać tych dwóch panów niemiłych i spróbujemy wyciągnąć więcej informacji, a na razie to by było na tyle. Także dzięki za obejrzenie, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem w Moebiusie. No, pa pa!